Dobra, marsz. Panowie, salut! Nie, nie tam! O! Ta piękna flaga 6 PDP. Tam. Spocznij. Dobra. Kwiatek, partyzant, wystąp. Do stolika zapraszam, wyrównać szereg. Broń na plecy, najlepiej panowie, broń na plecy. Pozdrawiam was wszystkich, żołnierze 6. Morskiej Dywizji Piechoty. Zebraliśmy się w rocznicę powstania naszej dywizji. Działamy już od 6 lat z krótkimi przerwami na kasa. Nie będę się tutaj rozpowiadał bardzo dużo, a dalszą właściwą część, na dalszej właściwej części apelu opowiemy o naszej dywizji i chciałbym tylko życzyć wam wszystkim kolejnych 6 lat w naszej dywizji, kolejnych 6 lat życia w naszej dywizji i tak przekazuję słowo starszemu sierżantowi Justowi. Dzięki. To jak powiedział sierżant Kwiatkowski, żołnierze, weterani, poborowi, z wielką przyjemnością właśnie chcę poinformować, że minęło 6-lecie naszego klanu. Jakby to powiedzieć, już w zmienionej formie. No, ale jednak 6 lat mamy na karku. Przynajmniej pod tą nazwą. Zaczniemy od wspomnienia wręczonych odznak, awansów. Potem przejdziemy do zmian, które wprowadziliśmy w naszym klanie. Kolejno przedstawimy plany, które mamy zamiar wprowadzić. I na koniec omówimy kwestię spotkania u Ryszki i podziękujemy wszystkim, którzy czynnie biorą udział w rozwoju naszego klanu. Sierżancie partyzant, oddaję głos. Ku chwale 6 PDP. Ku chwale. To tak, nie ma co pierdolić, minął nam już kolejny rok, więc oby tak dalej, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, te misje będą coraz lepsze, na wyższym poziomie. No i tradycyjnie zdrowie. Fajna misja i dziękuję w ubiegłym roku na stopień starszego szeregowego zostali awansowani Soap i Mroźny. Na stopień szeregowego Bertius i Frać. Dobra, Kwiatkowski, teraz przejdziemy właśnie do zmian, które wprowadziliśmy w ubiegłym roku. Pokrótce chciałbym to omówić. Także patrząc wstecz, też dla osób, które nie były, to
będzie ciekawostka właśnie, jak to u nas wyglądało. Bo jeszcze rok temu, półtora roku temu w ogóle nie graliśmy pod wspólnym szyldem 6PDP. Mniej więcej 21 kwietnia zeszłego roku wróciliśmy do gry oficjalnie, jak to Ryszka nazwał 6PDP jak Fęk z popiołów. 2 sierpnia już udało nam się utworzyć własną paczkę, którą cały czas zmieniamy, ulepszamy. Kolejno zmiany w naszym planie uległo forum, które no, możecie zobaczyć, jest dość rozwinięte. Ale największy owoc tego zobaczymy, gdy będziemy mieć już stronę. I tu taka oficjalna data, już 15 sierpnia zeszłego roku oficjalnie zdążyliśmy ogłoszenie odrodzenie 6PDB, w którym wprowadziliśmy cotygodniowe misje. Także to, co mamy teraz, standardowo. Co za tym szło? Odświeżyliśmy regulamin, zaktualizowaliśmy stronę internetową, która już była trochę zarośnięta. Utworzyliśmy nowe systemy szkoleniowe, nad którymi jeszcze pracujemy. I od nowego roku udało nam się postawić serwer, głównie dzięki dotacjom. I otworzyliśmy kanał na YouTube, który wciąż się rozwija. Także jak ktoś nie subskrybuje, to zapraszam. I no, to tyle. Zaraz przedstawię Kwiatkowski plany, które mamy zamiar wdrążyć, zrealizować. Mam nadzieję, że nam w tym pomożecie. Oddaję głos sierżantowi Kwiatkowskiemu. Tak? Tak jak starszy sierżant już tak powiedział, wdrążamy kolejne zmiany. Pierwszą zmianą będą mody. W najbliższym czasie mamy plan rozszerzyć naszą paczkę. W większości mody, które znacie. Jeżeli chodzi o testowanie modów, mamy już grupę, która się tym zajmuje. Zebraliśmy już dane. Czekamy oczywiście na odpowiedni moment i mamy kilka formalności do załatwienia. Mamy w planach wprowadzenie nowych rodzajów misji. Będziemy się przez te wakacje przygotowywać do wprowadzenia misji roleplay oraz mamy plan, by we wrześniu wprowadzić kilka, 2 lub 3 misje z kampanii wrześniowej. Dalej, od następnego tygodnia zaczną się prace nad oficjalną nową stroną 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty z działającym forum i działającym systemem ogłoszeń. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, to od kilku tygodni pracujemy nad aplikacją dla wszystkich członków planu, przypominającą o wydarzeniach. Działającą mniej więcej jak przypominanie wydarzeń na Steamie. Mamy w planach także prowadzenie sekcji, które zatrzymało się z powodu niedawnego wprowadzenia stanu wojennego, ale wróci najprawdopodobniej w lipcu. Mimo że jestem najstarszy, bardzo chętnie widzę młodą krew i zainteresowanie II wojną światową. Także panowie, tak trzymać. 6PDP, jak wiecie, to jest najlepszy polski klan o tradycjach drugowojennych. Chyba inne klany nie grają tylko w II wojnę światową, tylko albo mieszają, albo grają tylko nowoczesne misje, a my jako jedyny klan gramy tylko II wojnę światową. I tak, panowie, trzymać. Dokładnie, w tym właśnie jesteśmy wyjątkowi, że trzymamy się tylko tej II wojny światowej.
która no, jest chyba no, najbardziej interesująca. Ja bym jeszcze chciał sobie powiedzieć. Proszę o to, udzielam głosu. Ja bym chciał przypomnieć, że na misjach będą stosowane nowe metodyki artylerii nuklearnej oraz nowe kalibry powyżej 200 mm. Dziękuję. Dziękujemy. O tym wiemy od to od dawna. Wykonaliśmy. Kuchwale 6 PDP. Ognia!